bardzo zaszczycona i zarazem uradowana, że mogę Państwa przywitać w imieniu organizatorów i wykonawców bardzo uroczystego koncertu z okazji jubileuszu 30-lecia działalności Miejskiego Klubu imienia Jana Kiepury w Sosnowcu. Bardzo dziękuję za zaproszenie, za możliwość uczestniczenia w jubileuszu. Jubileusz 30-lecie jest na pewno okazją do podsumowania. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo, którzy korzystają z klubu, byli z dzisiejszego koncertu zadowoleni, choć jak wspomniałem na początku naszego występu, nie przypominam Jana Kiepury raczej, ani też mój repertuar nie opiera się na tego typu twórczości. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Byłem w towarzystwie dwóch kobiet. Wszyscy zadowoleni. Cieszymy się bardzo. Bardzo nam się podobało. Naprawdę jesteśmy pod wielkim wrażeniem. Ja myślałam, że będzie miał taki charakter typowo liryczny. Niesamowita siła, moc. Super. Bardzo. No, ja jestem pod bardzo wielkim wrażeniem, także dawno nie byłem na takim koncercie, aczkolwiek no, jestem wielkim fanem Grzegorza Turnała, także no, nie ukrywam, udało się tutaj nam znaleźć dzisiaj, no rewelacja. Super było, naprawdę, miło było przeżyć dobre wrażenia, także dziękuję. Bardzo przyjemny, bardzo ciekawy program, naprawdę i przede wszystkim Turnał jest artystą, który się bawi z publicznością. To taka szczególna chwila, nie tyle dla mnie, co dla całego zespołu, dla wszystkich pracowników, współpracowników klubu, dla Państwa, którzy ten klub tak naprawdę na co dzień tworzą. W dniu jubileuszu 30-lecia pragnę powiedzieć, że udało nam się utrzymać te wszystkie formy działalności, które tutaj dominowały w klubie, ale dzięki nowym warunkom, nowym możliwościom stworzonym właśnie za sprawą tego budynku, Energetycznego Centrum Kultury Budynku, w którym się znajdujemy, mamy do czynienia ze swoistą fuzją kulturalną, przenikającą się na różnych płaszczyznach. Ten klub to jest miejsce szczególne, ponieważ tutaj w tym miejscu spotykają się z dwóch stron ludzie, którzy mają pasję. Z jednej strony nauczyciele, którzy przekazują tą pasję dzieciom, a z drugiej dzieci, które z pasją przyjmują tą wiedzę. Kiedy myślicie, święty Augustyn, powiedział kiedyś, że miasta to nie domy i ulice, tylko ludzie i marzenia. Myślę, że tu dla wielu dzieci, a słyszę, że dzisiaj prawie 3000, spełnia się to marzenie pierwszych kroków w kulturze. I za to dziękuję wszystkim tym, którzy przez te 30 lat tą kulturę do Sosnowca i przywozili, ale jeszcze ważniejsi są ci, którzy tą kulturę w Sosnowcu tworzą. Jesteśmy dumni z tego, że mogliśmy Państwa zabawiać przez półtorej godziny, a jeszcze bardziej dumni z tego, że towarzyszyła nam Śląska Orkiestra Kameralna, która jest świetnym zespołem i naprawdę po wczorajszej próbie i dzisiejszym występie mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Także tak improwizuję tutaj, stoimy w korytarzu przy garderobie. Jestem bardzo zadowolony z tego, że mogłem tu dzisiaj być i życzę Państwu wszystkiego najlepszego na następne 30 co najmniej lat.